Halo, witam. Zacznijmy może od najważniejszego pytania, czyli jak mnie słychać? Dajcie znać tutaj na czacie. Cześć Franciszek, witam. Okej. Czekamy jeszcze może dosłownie minutę na spóźnialskich. Dobra, w takim razie jeszcze raz witam wszystkich. Dajcie jeszcze znać, jak mnie słychać, czy nie ma żadnych zakłóceń. Okej, okay, dobra, Bogusław, dzięki. Cieszek też dziękuję. Dobrze. Skoro mnie słychać, to będziemy zaczynać. Witam jeszcze raz, nazywam się Paweł Mosionek. Reprezentuję portal forexclub.pl i będę miał przyjemność poprowadzić dla Was cykl webinarów na temat podstaw rynku walutowego, który organizowany jest przez brokera Tikmil. Jest to pierwszy webinar z pięcioczęściowego cyklu dotyczący podstaw rynku Forex. Każdy kolejny będzie odbywał się w następne wtorki o godzinie 18. Dodatkowo oprócz tego będą także organizowane sesje live tradingu w każdy czwartek o godzinie 9 i to będzie trwało już 1,5 godziny. Będzie to prowadził Piotr Wiczyński. Na podstawach rynku dowiecie się najważniejszych zagadnień i mechanizmów, które funkcjonują na rynku walutowym. Pierwsze spotkanie będzie bardziej ogólne, na kolejne będą poświęcone już bardziej konkretnym rzeczom, jak platformie, zarządzaniu ryzykiem, a także analizie technicznej. Będzie się składał, taka jedna sesja będzie składała się z dwóch części, gdzie przez pierwsze 45 minut będzie czas na prezentację, natomiast pozostałe 15 minut z tej godziny będzie to już sesja pytań. Więc możecie cały czas pisać swoje pytania tutaj w tym module, gdzie prowadzimy sobie ten webinar, a po prostu pod koniec będę na nie hurtem odpowiadał. Więc śmiało, żeby Wam nie wypadło złe, możecie już tutaj zadawać, a później po prostu będziemy hurtem na nie odpowiadać. Witam Marian. Trochę nas tu już jest, cały czas osoby jeszcze się dołączają. Słyszę, jeszcze dosłownie chwilę zaczekamy i będziemy szli dalej. Serdecznie Was zapraszam na ten live trading, gdzie Piotr będzie handlował na żywo na rachunku realnym. Będą tam dokonywane transakcje, będzie też pokazywał swoją strategię, bo to jak analizuje rynek, jak podchodzi do niego, więc także warto wziąć udział i gorąco zachęcam. Więc u mnie będzie bardziej ta strona taka teoretyczna, chociaż będę smagał się tu przykładami. Natomiast Piotr będzie już tak typowo pracował na wykresie. Dobra, w takim razie zaczynamy. Na początek parę słów o tym, czym jest Forex. Forex, czyli giełda walutowa, tak to u nas jest tłumaczone, natomiast z angielskiego to znaczy międzynarodowa wymiana, czyli to jest zlepek tych początków słów foreign exchange. Jest to zdecydowanie największy rynek finansowy na świecie pod względem obrotów, a także liczby uczestników. Jest to rynek zdecentralizowany, czyli nie posiada jednego
jednego miejsca, gdzie wszystko jest rozliczane. Natomiast jest to wyjątkowo ciekawy rynek, który skupia przeróżnych uczestników tego rynku, na których składają się banki centralne, banki komercyjne, fundusze hedgingowe, importerzy, eksporterzy, brokerzy, a także na tym końcu tego łańcuszka jesteśmy my, czyli inwestorzy indywidualni. Zdecydowanie najbardziej liczna grupa, która jednocześnie ma najmniej do powiedzenia. I tutaj wszyscy ci uczestnicy mają przeróżne interesy, prawda? Banki centralne zajmują się przede wszystkim kreacją pieniądza, podażem pieniądza, przepraszam. Fundusze hedgingowe, wiadomo, ich głównym celem jest osiągnięcie zysku na spekulacji, czyli tak jak w przypadku inwestorów detalicznych. Importerzy, eksporterzy zabezpieczają się przed ryzykiem wahań kursowych. Więc mamy tutaj, skrzyżują się różni uczestnicy i różne ich cele na tym rynku. Więc my jako inwestorzy detaliczni, mimo że jest najwięcej, jesteśmy najbardziej rozproszeni, nasze interesy są też rozproszone, tak każdy gra co innego, mamy mały kapitał względem pozostałych uczestników. Dlatego, mimo że jest tak dużo, to właściwie ciężko, żebyśmy mogli oddziaływać w jakikolwiek sposób na ten rynek. Ale dlaczego warto się nim zainteresować? No przede wszystkim duża płynność. To jest zdecydowanie jedna z głównych zalet rynku Forex. Właściwie my, dla nas, czyli inwestorów detalicznych, płynność jest wręcz nieograniczona. Tak? Mało kto operuje tak dużym kapitałem, żeby miał problem z realizacją swojego zlecenia. Oczywiście zdarza się to, natomiast jest to bardzo, bardzo sporadyczne. Krótka sprzedaż, czyli gra na spadki. Tutaj akurat w przypadku Forexu mówimy o handlu jednej waluty w stosunku do drugiej, więc za jedną walutę kupujemy drugą, więc jak się gramy na krótko, to automatycznie za jedną walutę kupujemy drugą, jeśli kupujemy, no to dokonujemy analogicznej transakcji. W przypadku giełdy akcyjnej jest już trudniej, prawda, bo musimy pożyczyć te akcje, później musimy sprzedać, więc tam jest to dużo cięższe do zrobienia. W przypadku giełdy papierów wartościowych w Warszawie, gdzie krótka sprzedaż właściwie nie istnieje, no to porównując to do Forex, mamy tutaj dużo, dużo większe pole manewru i możemy grać niezależnie od tego, w którą stronę podąża kurs i na tym zarabiać. I zaawansowane platformy. Jeśli mieliście do czynienia z giełdą papierów wartościowych i ofertą polskich domów maklerskich, no to porównując do tego, co tam nam oferują platformy, a z czym mamy do czynienia na rynku Forex, co oferują nam brokerze, no to jest niebo a ziemia. Na giełdzie akcyjnej szczytem marzeń jest dobry wykres i trochę analizy, trochę narzędzi do analizy technicznej. Natomiast w przypadku Forexu, no to mamy platformy bardzo zaawansowane, wręcz które są rajem dla analityków. Mamy dostęp do wielu narzędzi, wskaźników analizy technicznej, automatycznych strategii, testowania ich na danych historycznych. Cała masa narzędzi, które pozwalają nam w przeróżny sposób analizować ten rynek i tworzyć własne strategie, które są mogą być coraz bardziej rozbudowywane i modyfikowane na bieżąco. Lewarowanie. To także wręcz fundament rynku walutowego, który wbrew pozorom, o czym powiem później, wcale nie cechuje się aż taką dużą zmiennością, aby można było na nim tak spektakularnie szybko zarabiać bądź tracić. Ale do tego jeszcze wrócimy. Dostęp do handlu przez całą dobę. Właściwie możemy handlować, o której godzinie chcemy, czyli w porównaniu do rynku akcyjnego ponownie, gdzie handel odbywa się tylko w czasie sesji giełdowej, zazwyczaj od godziny około 9 do 17, w zależności od giełdy, na której operujemy. No tak tutaj mamy dostęp cały czas. Co prawda ta płynność okresowo się zmniejsza, prawda, wieczorami, czy też w godzinach wczesnoporannych. Natomiast tak czy inaczej jesteśmy tu z naszej perspektywy, czyli inwestorów detalicznych, nie ma to aż tak dużego znaczenia i możemy te transakcje zawierać cały czas. Niskie koszty transakcyjne. W porównaniu po raz kolejny też do giełdy akcyjnej,
Ostatnio tak sobie porównywałem koszty polskich nowomaklerskich na rynku akcyjnym, a do w stosunku do tego, jakie prowizje płacimy na rynku walutowym, no to wychodziło, że od 10 do 20 razy mniej płacimy od transakcji, tak ujmując to w takich liczbach względnych w przypadku rynku Forex. Więc oszczędność jest naprawdę duża. I duża ilość instrumentów finansowych. No i tutaj już nie mówimy tylko o walutach, do których brokerzy dają dostęp, bo jest ich z reguły tylko około 70, 90, czasem troszkę więcej. Ale brokerzy zaczęli oferować im dużo, dużo szerszy dostęp do kolejnych rynków, więc jest tu z czego wybierać. I wracamy właśnie tutaj do tematu tych instrumentów. Można by pomyśleć, że Forex, czyli giełda walutowa, to tylko pary walutowe. Kiedyś może tak było, natomiast teraz jest to coś więcej. I tak jak wspomniałem, brokerzy zazwyczaj dają dostęp do minimum tych 50-70 par walutowych, na których możemy sobie swobodnie inwestować. Natomiast też rozszerzają tą swoją ofertę o coraz kolejne gałęzie tych instrumentów, aby zaspokoić rosnące potrzeby traderów. Metale szlachetne to jest właściwie podstawa, tak jak główne pary walutowe, czyli złoto i srebro jest w ofercie każdego brokera. Rzadziej spotyka się platynę czy pallad, nikiel. To już dużo rzadziej, ale też można znaleźć. Handel na indeksach giełdowych, czyli DAX, najbardziej chyba popularny wśród polskich traderów. S&P, Dow Jones. Na tym też oczywiście możemy handlować swobodnie. CFD na akcje, obligacje, ETF to już mniej popularne, aczkolwiek coraz chętniej brokerzy to rozszerzają swoją ofertę i na tym też możemy sobie spekulować. Co prawda nie jest to aż tak opłacalne, jeśli handlujemy na tych CFD na akcje w przypadku brokeru Forex, co gdybyśmy to robili przez dom maklerski, ten standardowy. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Będzie drożej, ale to mamy jakieś lewarowanie i tak dalej, i tak dalej. Towary, czyli ropa naftowa, a także pszenica, gaz ziemny, to też możemy znaleźć u brokerów. No, co kto lubi. Jedną z nowości są kryptowaluty, które zyskują bardzo szybko na popularności. Rok temu jeszcze żaden broker Forex o tym nie myślał, żeby wprowadzić, natomiast w tym roku coraz częściej brokerzy się na to decydują i to z powodu rosnącej płynności, zainteresowania, a także przede wszystkim zmienności, która jest na tych instrumentach, bo jest ona dużo, dużo większa niż w przypadku walut. Sam Tikmin też wiem, że pracuje już nad wprowadzeniem Bitcoina do oferty, więc lada moment powinien być i też będziecie mogli sobie spróbować na tym handlować. 80% całego obrotu na rynku Forex to jest właściwie 7 par walutowych. To są te wymienione tutaj pary, gdzie fundamentem jest właściwie dolar, który występuje w każdej z nich. To są te główne pary, na których też największa ilość traderów handluje. Rzadko zdarza się, żeby handlowali na czymś innym niż te tutaj wymienione. Ogólnie rzecz biorąc, to wynika przede wszystkim z niskich kosztów transakcyjnych i dużej płynności. Im większa płynność, tym niższe koszty, więc najbardziej płynne instrumenty cechują się najniższymi kosztami i po prostu to się opłaca nie handlować. Co 3 lata Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei publikuje taki ciekawy raport odnośnie rynku Forex. Jest on bardzo obszerny, jest tam dużo ciekawych danych, zachęcam, żebyście sobie do niego spojrzeli, w wolnej chwili jest dostępny na stronie BIS bodajże. Jak wpiszecie BIS report, to na pewno wam wyskoczy w Google. I ten raport mówi, ostatni był opublikowany w 2016 roku i ten raport mówi, że dzienne obroty na rynku Forex wynoszą 5,1 biliona dolarów, więc jest to niesamowita wręcz kwota. Ale co ciekawe, tak jak obroty rosły wręcz
podwajały się z roku na rok od 2001 roku, kiedy zaczęto robić te badania. Tak, pierwszy raz mamy do czynienia z sytuacją, gdzie te obroty zaczęły spadać. W 2013 roku było to 5,6 biliona dolarów, no teraz mamy lekki spadek, nie jest to super dużo, natomiast na pewno ci, którzy handlują od dłuższego czasu, zauważyli też zmienności, która jest troszkę mniejsza niż wcześniej. No myślę, że teraz te obroty będą się konsolidować mniej więcej na tym poziomie 5 bilionów i nie powinniśmy doświadczać tych większych spadków. Co ciekawe, w tym raporcie też widać, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się pary walutowe mniej płynne, czyli te, które kiedyś były uważane za egzotyczne, to właśnie na nich obroty wzrastają, a na tych głównych parach walutowych troszkę spadły. I troszkę dalej teorii. Pips oraz punkt. Tak jak mamy pary walutowe, które są oczywiście kwotowane jedna w stosunku do drugiej, są teraz kwotowane do 5 miejsc po przecinku. I tutaj bardzo często traderzy, którzy zaczynają, mylą te pojęcia. Nawet ci doświadczeni je mylą, ponieważ kiedyś były kwotowane pary walutowe na platformie, to były kwotowane tylko do 4 miejsc po przecinku, prawda? Czyli tutaj sobie weźmiemy do rysowania coś. Czyli wyglądało to tak, bez tej piąteczki. Natomiast później wraz z wzrostem zainteresowania, czy też obniżki opłat, brokerzy stwierdzili, że jednak rozszerzą te kwotowania, aby móc wprowadzić te bardziej dokładne spready i móc obniżyć swoje koszty transakcyjne pobierane przez traderów. Rozszerzyli to sobie o kolejną cyfrę. No i kiedyś pipsem nazywała się najmniejsza zmiana ceny, czyli kiedyś to było to. Tak? Natomiast teraz, jak wprowadzili rozszerzone kwotowania, pojawił się problem, bo teraz to stało się najmniejszą zmianą ceny. Natomiast no, dla nas pips to dalej pips, tak? Czyli ta wartość. No i tutaj rozgałęziliśmy to na pips i punkt, gdzie punktem jest ta piąta cyfra po przecinku, a pipsem czwarta. Warto sobie później o tym pamiętać, żeby po prostu, jeśli mówimy, że zrobiliśmy 10 pipsów, to żeby ktoś nie pomyślał, że to był po prostu jeden pips, czyli 10 punktów. Sobie tylko wyczyścimy jeszcze. OK. Koszty transakcyjne. Spread. Spread to jest różnicą między ceną bid i ask. I tutaj wyróżniamy dwa modele pobierania opłat przez brokerów. Albo jest to tylko spread, albo spread plus prowizja. W przypadku Tickmilla mamy na przykład taką sytuację, gdzie mamy dwa rodzaje kont, gdzie na koncie Classic mamy tylko i wyłącznie spread, czyli różnicą między w cenie kupna i sprzedaży. I to jest właśnie już całe wynagrodzenie brokera plus to, co jest na rynku. Natomiast na drugim koncie, czyli Pro, mamy spread, który jest, przyjmuje wartości rynkowe, plus jest doliczona prowizja, która jest zależna od wartości transakcji. W przypadku operatywnia jest to 0,0020%. Więc porównując do innych, bardzo, bardzo mało, naprawdę ciężko znaleźć niższą prowizję, niezależnie od warunków, czyli wpłaconego depozytu, czy też wyrabianego obrotu na rachunku. W przypadku akurat początkujących traderów bardzo często decydują się oni na konta, gdzie mają tylko spread. Jest to tyle łatwiejsze, że od razu wiemy, jaki koszt musieliśmy zapłacić, tak, co musieliśmy pokryć. Natomiast nauczę Was później, jak to liczyć tym prowizją, żebyście wiedzieli faktycznie, ile Was to będzie kosztować. Taka transakcja, gdzie spread jest rynkowy, a jeszcze doliczana jest ta prowizja.
To akurat z tym początkujący traderzy też często mają problem, no, dlatego decydują się na te konta, gdzie mają tylko spread. No, czasem się to nie opłaca. Wolumen transakcji. No, akurat to jest też taka nowość, którą nie mamy, bo na przykład przechodząc z rynku akcji na Forex, mamy pierwszy raz styczność, tak zwany lot. Jeden lot to jest podstawowa jednostka wolumenu, z którą spotykamy się już no, rozłączając platformę MT4, kiedy chcemy zawrzeć pierwszą transakcję. I czym jest jeden lot? Jeden lot ma wartość 100 jednostek waluty bazowej. No teraz pojawia się pytanie, czym jest ta waluta bazowa? I walutą bazową nazywamy tę pierwszą, która jest w parze. Czyli akurat tutaj, jak mamy przykład euro dolara, zawsze walutą bazową w przypadku euro dolara będzie eczkę. Uciekł mi kursor. Okej. Do rysowania. Zawsze tutaj będzie nią euro. Gdybyśmy mieli tutaj na przykład funta do dolara, to walutą bazową byłby funt. Drugą walutą jest waluta kwotowana. A o tym też zaraz dowiecie się, jakie to ma dla tradera znaczenie. No i teraz, jeśli mamy transakcję jednego lota na euro-dolarze, no to jest to transakcja o wartości 100 tysięcy euro. Mamy też do dyspozycji tak zwany mini lot, czyli 1/10 lota i mikrolot, czyli 1/100. To też jest dostępne na platformie Tikmil, więc nie musimy od razu operować tak dużymi transakcjami. Możemy ją sobie dopasować do naszego kapitału i ryzyka, jakie chcemy podejmować przy zawieraniu transakcji. Wiedząc już to, możemy obliczyć swoją prowizję, czyli wracając do przykładu jednego lota, zaraz postawimy te wartości. Tutaj na prowizję składa się wartość transakcji, stawka prowizji, która jest ustalona przez brokera, to mnożymy razy dwa, zaraz powiem dlaczego, i to daje nam całkowity koszt prowizji. Czy na przykładzie właśnie tego jednego lota na euro-dolarze mamy 100 tysięcy euro. To mnożymy, podstawiamy tutaj prowizję, która jest pobierana przez Tickmilla, czyli dorysowane, to niespecjalnie tak działa, jak powinno. OK, więc mamy. Coś to słabo rysuje. No dobra, tak czy inaczej. Mamy te 100 tysięcy euro, to mnożymy razy prowizję, która wynosi 0,020% i to razy 2. Razy 2, ponieważ prowizja jest pobierana za otwarcie i zamknięcie transakcji, czyli najpierw coś kupujemy, natomiast później to odsprzedajemy, prawda? Dzięki temu nasz bilans się zeruje. Przez to też akurat platforma MT4 ma tak, że musi pobrać tę prowizję hurtem już na otwarciu. Niektóre platformy mają tak, że zawsze pobierają tę prowizję przy zawieraniu danej transakcji, czyli najpierw przy otwarciu, później przy zamknięciu. Natomiast w przypadku MT4 każdego brokera zawsze będzie wyglądało to tak samo, czyli hurtem pobiera Wam prowizję za całość. I w takim przykładzie wychodzi nam tutaj 4 euro. Czy to dużo? Jeśli sobie porównamy to z kosztami u innych brokerów, czy też na przykład jakie koszty względem wartości transakcji ponosimy handlując na akcjach, gdybyśmy zawarli taką samą pozycję na akcjach, no to wyszłoby to dużo, dużo drożej. I teraz wartość pipsa. Transakcja jednego lota na eurodolarze. To jest taki najbardziej popularny przykład, z którym się te, które posługują. Przy takiej transakcji jeden pips, nie punkt, tylko właśnie pips, jest warty 10 dolarów. I tutaj właśnie widzimy, że to jest ta waluta kwotowana,
czyli druga w parze, zawsze będzie to wyglądało tak samo, prawda? Tak samo tu na przykładzie dolara do franka szwajcarskiego, jeden pieniądz będzie 10 franków. Jeśli będziemy mieli to na przykład dolara do złotówki, będzie to 10 złotych. Oczywiście to są wszystko rzeczy, których nie musicie w tym momencie zapamiętywać. Wystarczy, że będziecie mieli sobie dodany w zakładce jakiś kalkulator Forex, na przykład Tikimi ma taki na swojej stronie, bardzo prosty, przejrzysty i w szybki sposób można dowiedzieć się, ile co będzie nas kosztować. Więc nie trzeba mieć tego wszystkiego w głowie, ale warto wiedzieć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Tak samo będzie z kalkulatorami do dźwigni, też tam są, więc do tego też zaraz dojdziemy, jak to się liczy, żebyście także mogli to wiedzieć. Ale zanim do tego dojdziemy, parę słów na temat wolumenu. Jeśli czytaliście jakieś książki na temat analizy technicznej, która bardzo często posiłkowała się przykładami z rynku akcyjnego, na którym zawsze mamy dostęp do wolumenu. Forex jest rynkiem zdecentralizowanym, tak jak wcześniej wspomniałem, natomiast giełdy akcyjne już nie. Tam jest centralizacja, jest wszystko rozliczane, prawda, i wiemy, jaki wolumen był w jakim czasie i wszystko musi być zarejestrowane. W przypadku Forexu jest troszkę trudniej, ponieważ nie mamy dostępu do tego całkowitego wolumenu z całego rozproszonego po całym świecie rynku. Dlatego też, jeśli ktoś chciałby się posiłkować wolumenem przy analizie technicznej, w jakichś formacjach, no to tutaj przestrzegam przed tym, co mamy dostępne na platformie MT4. Ten wolumen, który tam jest, który możemy sobie dodać do wykresów, no, jest czymś innym niż wolumen opisany w książkach. I tak jak tutaj widzimy te słupki niebieskie na dole, to nie jest wolumen, który odzwierciedla ilość zawartych transakcji, czy też nawet ich wartość. Jest to tylko ilość zmian ceny w czasie, tak zwanych ticków. Tick to jedna pojedyncza zmiana ceny, natomiast niezależnie od tego, o ile ta cena się zmieniła. Więc jeśli chcielibyście z tego korzystać, to no, trzeba udać się już do innego źródła, to na przykład Bloomberg, gdzie trzeba te dane sobie wykupić, i wtedy możemy sobie na nich bazować i w oparciu o nie potwierdzać formację analizy technicznej. Zmienność. Istnieje taka teoria, jak niektórzy mówią, że Forex jest bardzo zmiennym rynkiem. Jest to całkowity mit, bo no, wszystko wskazuje na to, w każdym badaniu, jeśli sobie sprawdzicie, to akurat mamy porównanie euro-dolara do indeksu DAX, pokazuje, że jest wręcz odwrotnie, że zmienność wcale nie jest taka duża, jest to całkowitą nieprawdą. W przypadku DAX-a jest prawie 2 razy większa zmienność niż w przypadku najbardziej popularnej pary walutowej. Co prawda akurat tutaj na tym wykresie sobota weszła zamiast piątku, więc to trzeba sobie przesunąć jej tą zmienność DAX-a jedno w prawo, bo tak to już liczyło MyFX Book. Natomiast to tak czy inaczej pokazuje, że Forex wcale nie jest tak zmienny. Dźwignia finansowa. To jest właśnie ten mechanizm, który powoduje, że mimo tej właśnie małej zmienności na rynku Forex możemy osiągać dużo większy profit, bądź też stratę oczywiście. Do niedawna mogliśmy stosować dźwignię dużo większą niż 1 do 100, na przykład 1 do 500, zdarzało się, że też 1 do 1000, nawet 1 do 2000 widziałem, więc jest na szaleństwo. Natomiast od około 1,5 roku, od lipca 2016 roku, Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła tutaj ograniczenie dla polskich rezydentów, gdzie brokerzy z terytorium Unii Europejskiej nie mogą oferować nam lewaru większego niż 1 do 100. Miało to na celu ograniczyć ryzyko oraz możliwość szybkiej straty. Natomiast czym jest sam lewar? Jest to mechanizm, który
daje nam broker do dyspozycji, abyśmy mogli otworzyć transakcję o dużej wartości, angażując dużo mniejszą ilość środków. Przykładowo dla dźwigni 1 do 100 wystarczy, że zaangażujemy 1% wartości transakcji. W przypadku, gdy będzie to lewar 1 do 200, będzie to 2 razy mniej, czyli 0,5%. Więc operujemy dużymi kwotami, a angażujemy mały kapitał. Tutaj na przykładzie znów wraca nasz jeden lot na parze euro-dolara i dźwignia na rachunku wynosi 1 do 100. I no jaki to będzie miało wpływ na nasze saldo konta? Przy transakcji o wartości 100 tysięcy euro wystarczy, że poświęcimy na nią 1000 euro, czyli tyle zostanie zamrożone na naszym rachunku na poczet otwarcia tej pozycji. Czy to nie jest tracone, nie jest gdzieś przelewane, jest tylko zatrzymywane do momentu, kiedy nie zamkniemy tej transakcji. To jest forma zabezpieczenia właśnie dla brokera. No i oczywiście tutaj możemy sobie to przeliczyć na złotówki, tak? I transakcja, która ma wartość 100 tysięcy euro, będzie nas w cudzysłowie kosztować ponad 4000 zł, więc jest to ta siła tego Forexu, gdzie możemy operować dużymi kwotami, mając niewiele na koncie. Natomiast tutaj trzeba pamiętać, że operujemy dużymi kwotami, angażujemy mało kapitału, natomiast zmiana wartości transakcji wpływa, jest liczona nie od tych 4300 zł, tylko od nominalnej wartości transakcji, czyli tych 100 tysięcy euro. Więc zmiana o zaledwie 0,2% kursu spowoduje zysk lub stratę, w zależności od tego, w jakim kierunku pójdzie kurs, o wartości 860 zł, więc jest to relatywnie duża kwota do małej zmiany. Oczywiście, jeśli wartość kursu zmieni się o 1%, to będzie to 4300 zł. Czyli to otwiera nam możliwość dużego zarobku, no jak i dużej straty. Tutaj Forex a ryzyko. Też panuje kolejny taki mit, że Forex jest bardzo ryzykowny. No i można się z tym zgodzić tylko po części, bo tak naprawdę to zależy od tego, czy właściwie od nas i od wielu czynników, prawda, czy coś jest ryzykowne, czy też nie. Przede wszystkim o tym, czy dany rynek jest ryzykowny, decyduje zmienność. Jeśli kurs jest bardzo zmienny, no to powoduje, że bardzo szybko możemy stracić lub zyskać. Dźwignia finansowa jak najbardziej też. To właśnie multiplikuje możliwość tego zysku lub straty. Natomiast to połączenie zmienności dźwigni, to także, no, dźwignia nie jest na rynku Forex obowiązkowa. To, że mamy do dyspozycji możliwość handlu z dźwignią 1 do 100, nie sprawia, że musimy z nią handlować z taką wartością. Dźwignia to jest przede wszystkim możliwość. Możliwość zaangażowania dużo mniejszego kapitału w stosunku do wartości transakcji. Natomiast czy to zrobimy i w jakim stopniu, no to o tym decydujemy już my. Więc o ryzyku decyduje także nasza wiedza na temat tego, jak działa sam lewar, jaki ma wpływ na nasze konto, na naszą transakcję, na nasz profit, zysk, stratę. O tym decydują także umiejętności zarządzania tym ryzykiem, bo jeśli wsiądziemy do bardzo szybkiego samochodu i rozpędzimy się do maksimum, no to jest już ryzykowne. Natomiast jeśli umiemy jeździć, prawda, no to potrafimy sobie poradzić w każdych warunkach. Tu jest tak samo. Możemy mieć do czynienia z dźwignią finansową, nawet dużą, natomiast jeśli nie umiemy się posługiwać, no to będzie duże ryzyko. Więc nie rekomenduję nikomu korzystania z lewara, jeśli nie wie, jak działa, ani nie umie się nim posługiwać. Dlatego, no, ryzyko jest w naszych rękach. Więc ryzykowni jesteśmy, możemy być przede wszystkim my, a nie sam rynek, więc nie możemy zwalać winy tylko i wyłącznie na niego. Rodzaje transakcji.
Na Forexie wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów transakcji, którymi się posługujemy. Pierwsze dwie są oczywiste, prawda? Kupno i sprzedaż, czyli możemy zarobić na spadku lub wzroście kursu i to wydaje się to oczywiste. Natomiast kolejne są już, bywają enigmatyczne i nie wszyscy wiedzą, jak one działają. Są to już zlecenia oczekujące. Z racji, że rynek Forex działa 24 godziny na dobę, no to te transakcje ratują często nas przed bezsennymi nocami, czy też ślęczeniem przed komputerem cały dzień. Wyróżniamy tutaj take profit, stop loss, zlecenia oczekujące, czyli sell lub buy stop oraz sell lub buy limit. I to bardziej na przykładach. Take profit jest to zlecenie, które pozwala nam zrealizować zysk. Natomiast stop loss jest to zlecenie, które ucina naszą stratę. Jest to forma zleceń, które zamykają nasze transakcje pozostawione, dzięki czemu nie musimy cały czas monitorować zysku i pozycji i czekać z palcem na myszce, aby ją zamknąć. O stop lossach będziemy mówić w kolejnym webinarze, bodajże za 2 tygodnie. Tutaj postaram się szerzej opisać techniki ustawiania, dlaczego warto to robić, bo warto, nawet jeśli to ma być bardzo odległy stop loss. Take profit jest mniej, czy rzadziej używany, z racji, że traderzy z reguły wolą ograniczać ryzyko, a dawać zyskom rosnąć. No i oczywiście tutaj take profit zawsze musi być powyżej kursu obecnego na rynku dla transakcji kupna, a stop loss musi być poniżej. Czyli tak jak tutaj widać, jest to transakcja buy. Niestety to przyrząd do rysowania niespecjalnie tutaj działa. Może się uda coś z tym zrobić. No niestety, nie chcę współpracować. Transakcja buy zawsze musi mieć wyżej take profit, a niżej stop loss. W przypadku transakcji sprzedaży musi być na odwrót, więc możemy sobie później przestawiać stop loss na wartość zyskowną, czyli jeśli kurs pójdzie dużo wyżej, to możemy ustawić go powyżej ceny otwarcia. Natomiast nigdy nie może być powyżej ceny rynkowej w przypadku pozycji długiej. Zlecenie oczekujące buy stop i sell stop. Są to zlecenia, które umożliwiają nam wejście w rynek w momencie, kiedy kurs podąża dalej. Czyli tutaj w przypadku otwarcia, ustawienia z pozycji buy stop, jeśli kurs będzie dalej zmierzał w górę, to otworzy nam to po wskazanej cenie transakcję kupna. Może nie tyle co po wskazanej cenie, bo też trzeba zaznaczyć, że ustawione poziomy to są poziomy aktywacji, czyli po przekroczeniu tego poziomu zlecenie zostanie wysłane do serwera brokera i wtedy zostaną podjęte próby otwarcia pozycji. W przypadku, gdy kurs zejdzie poniżej zielonej linii, zostanie wysłane polecenie do otwarcia pozycji krótkiej, czyli na spadki. Więc tutaj przy zleceniach stop zakładamy kontynuację ruchu w daną stronę. W przypadku zleceń limit, liczymy, że po dojściu do danego poziomu kurs zawróci, czyli sell limit musi być zawsze powyżej ceny aktualnego kursu, natomiast buy limit zawsze poniżej. I tutaj zakładamy, że jeśli kurs pójdzie do góry, do zielonej linii, to potem zacznie spadać. Czyli automatycznie otworzymy, jeśli nam dotrze, to otworzy nam pozycję krótką. I analogicznie tak samo stanie się z pozycją długą w przypadku spadku kursu. Teraz kilka słów o brokerze. Broker jako pośrednik.
Niestety albo stety, jesteśmy skazani jako traderzy detaliczni na to, aby korzystać z usług brokerów. Nie ma możliwości, żebyśmy sobie weszli samodzielnie na rynek i tam sobie zaczęli handlować na własnej platformie. Zawsze musi być ten pośrednik, który zaoferuje nam właśnie przede wszystkim platformę transakcyjną, dostęp do płynności, a także to, że będzie wykonywał nasze zlecenia, czyli będzie je realizował z drugą stroną transakcji. No i bez niego nie da się tego po prostu obejść. Jako wynagrodzenie, tak jak wspomniałem wcześniej, będzie pobierana to prowizja bądź w formie ten spread lub osobno jako prowizja, a spread będziemy płacili tylko ten rynkowy. I tutaj tylko pokrótce powiem, bo czasu nie mamy zbyt wiele, o dwóch najbardziej popularnych rodzajach, modelach brokerów, jak oni realizują nasze zlecenia. Na pewno warto o tym wspomnieć już na samym początku przygody z rynkiem. Pierwszy model to market maker. Jest to najstarszy model rynkowy, który występuje wśród detalicznych brokerów Forex, czyli tych przeznaczonych dla nas. Kiedy ja zaczynałem w 2006 roku, byli tylko i wyłącznie market makerzy, nie było żadnych STP, ECN, którzy byliby przeznaczeni dla szarego Kowalskiego, chyba że z kapitałem rzędu 100 tysięcy dolarów lub więcej. Kiedy na te czasy było to dużo, dużo więcej niż teraz. Ten model zakłada, że handlujemy tylko z brokerem, czyli zlecenia, które zawieramy na jego platformie, są realizowane z nim, czyli on jest tą drugą stroną transakcji. Natomiast sam broker dalej już zabezpiecza się we własnym imieniu na rynku, gdzie już są także inni uczestnicy tego rynku i to on z nimi handluje. My handlujemy tylko i wyłącznie z brokerem. W drugim modelu, czyli STP ECN, czyli tym, w którym pracuje także Tickmill, jest już sytuacja trochę inna. Broker stał się typowym pośrednikiem, gdzie oferuje nam warunki rynkowe. My zawieramy transakcje, ale tylko przez niego. Nie jest on stroną transakcji, tylko puszcza je od razu dalej do swojego dostawcy płynności, za co inkasuje osobno prowizję. Jest to model, w którym już nie występuje ten konflikt interesów, jak w przypadku market makerów, gdzie może zdarzać się, że jeśli broker, market maker nie zabezpieczy odpowiednio się na rynku, to nasz zysk będzie jego stratą lub na odwrót. Więc to jest to ten STP jest to ten bardziej bezkonfliktowy model interesów, zazwyczaj z niższymi prowizjami, dzięki temu, że nie ponosi tutaj on dodatkowego ryzyka, że taki konflikt wystąpi. Każdy model ma tutaj swoje plusy i minusy, więc o tym powiem na pewno w kolejnych webinariach. Nie ma tutaj idealnego rozwiązania. I to my musimy zdecydować, jaki będzie dla nas model lepszy. I właściwie zrobiliśmy się wręcz idealnie, bo mamy 44 po. A 45 powinniśmy kończyć. I tutaj zaczyna się sesja pytań i odpowiedzi, więc zobaczmy, co tutaj dla mnie przygotowaliście. Jest pytanie o live trading. Czy będzie on w 100% na żywo? Tak, będzie w 100% na żywo. Piotr zaczyna o 9, będzie to tak samo wykonywane jak teraz, czyli będzie udostępniony pulpit i na żywo będzie pokazywał, jak analizuje rynek, jak zawiera transakcje, przestawia swoje pozycje dalej, więc dlatego to będzie trwało 1,5 godziny, żeby rynek też zdążył coś z tymi pozycjami zrobić. Tutaj już za więcej pytań nie ma. A jak działa rynek w innych modelach, na przykład MTF? MTF to jest giełdowa realizacja zleceń, czyli brokerzy, którzy mają status MTF, mają też status giełdy, przynajmniej w Londynie tak jest.
I tam wszystko musi zostać wypełnione przez arkusz zleceń, czyli jeśli składamy nasze zlecenie, to automatycznie zanim zostanie wykonane, to musi już widnieć przeciwno. Wszystko musi być wypełnione przez ten arkusz. Nic nie może być tak, że to zlecenie zostanie przetrzymane gdzieś po drodze, itd., itd. Tu już wchodzimy w takie bardziej szczegółowe rzeczy. Mam na ten temat ciekawe slajdy, więc w razie co to proszę śmiało do mnie pisać. Podeślę, będzie można na tym szerzej sobie poczytać i proanalizować, jak to jest realizowane. Co będzie w następnych odcinkach? Pyta Jakub. Na następnym webinarium zajmiemy się platformą MT4. Pokażę trochę ciekawostek. Nie chcę powielać tego, co już jest łatwo dostępne w sieci, więc pokażę to, co jest ciężej wyłapać. Jakieś skróty klawiszowe oraz to, jak można dodać kolejne narzędzia. Więc bardziej ciekawostki niż typowa obsługa, czyli tu kliknij, tam przełóż. Postaram się to urozmaicić, żeby było ciekawiej i byście mogli jeszcze więcej z tego wyciągnąć. Czy Tickmill jest tanim brokerem? W mojej opinii jest bardzo tanim. Jeśli porównamy sobie prowizję względem konkurentów, no to wychodzi on dość dobrze. Tak samo jeśli porównamy sobie spready, tak, one na głównych parach z reguły oscylują koło zera, na DAX-ie też jest całkiem nieźle. Z reguły brokerzy różnicują swoje prowizje w zależności od wpłaconego depozytu, tworzą kolejne rodzaje kont, aby właśnie skusić tych bardziej majętnych traderów, aby poczuli się wyróżnieni tym, że jeśli wpłacają więcej, to mają te korzystniejsze stawki prowizyjne. No tutaj na wstępie już mamy dobrą wartość tej prowizji, więc wygląda to korzystnie. Czy polecam? No, oficjalnie nie polecam, bo nie mogę, więc regulacje już w Polsce są na tyle surowe, że mogę powiedzieć tylko, stwierdzić fakty, a nie rekomendować. Czy będzie coś na temat trading stopu? Tak, to będzie też w odcinku poświęconym stop lossom, czyli za 2 tygodnie. Będzie tam już więcej informacji na temat stawiania zleceń, jakie ustawić, jakie są rodzaje stop lossów, jak do tego podchodzą bardziej doświadczeni traderzy i będzie można sobie z tego wybrać to, co Wam najbardziej będzie odpowiadać. Czy na DAX-ie są dostępne mikroloty? W Tickmillu wiem, że chyba w ostatnim tygodniu wprowadzili mikroloty, więc można to jeszcze sprawdzić, ale wydaje mi się, że już są. Czy to, że Tickmill jest tani, nie sprawia, że jest kiepski? Szczerze powiedziawszy, nie mam takich sygnałów, żeby ludzie narzekali na coś, że jest tanie. Wręcz przeciwnie, jeśli bardzo często traderzy, to są spekulanci krótkoterminowi, którzy zawierają wiele transakcji w ciągu jednego dnia, i to sprawia, że koszt transakcyjny bardzo często staje się ich priorytetem. To w połączeniu z dobrą egzekucją zleceń powoduje, że brokerzy cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ dzięki temu generuje to spore oszczędności. Czy obniżenie dźwigni dużo zmieni na rynku? Rozumiem, że tutaj nawiązujemy do tego, jakie są plany Komisji Nadzoru Finansowego, a właściwie Ministerstwa Finansów w Polsce. Szczerze powiedziawszy, ostatnio była ta konferencja zorganizowana przez ministerstwo i tam nie padły jednoznacznie głosy o tym, że lewar zostanie ograniczony. Więc na razie wszyscy czekają na dyrektywę MiFID II, która właściwie wyznaczy trend, jak inni regulatorzy z krajów Unii będą podchodzili do obniżenia dźwigni. Nic nie jest jeszcze przesądzone. Mogą obniżyć ten lewar, a mogą zostawić taką samą wartość. Mogą to różnicować w różny sposób.
przykład o doświadczenie. Wszystko zależy od tego, co Unia Europejska postanowi. Natomiast no, na pewno dla nas zmieni to tyle, że jeśli dźwignia zostanie obniżona, to będziemy musieli albo grać niższymi pozycjami, albo angażować więcej kapitału, który zostanie zamrożony. Tak między Bogiem a prawdą, tak, większość traderów nie wykorzystuje w całości lewara 1 do 100. Z reguły to jest właśnie 1 do 10, 1 do 25. To jest ten realny taki lewar, który jest wykorzystywany w praktyce. 1 do 100 to już z reguły są bardziej hazardziści, którzy albo grają za cały kapitał, albo też podchodzą do tego inaczej, czyli wpłacają małą część swojego kapitału całościowego na konto do brokera i ich kapitał wpłacony to jest to, co godzą się na stratę jednorazową. To też jest podejście właśnie, które poruszymy przy prezentacji odnośnie stop lossów. Czy obsługa klienta jest dostępna w języku polskim? W Tikmiru jak najbardziej tak. Z tego co wiem, jest tam trzech albo dwóch polskojęzycznych pracowników, którzy służą pomocą. Czy jeszcze jakieś pytania ktoś ma? Już się tutaj wyczerpały. Jeśli ktoś będzie miał oczywiście w przyszłości jakieś pytania, to można śmiało do mnie pisać. Wszystkie kontakty są na stronie forexlab.pl, łamane przez kontakt. Mogę podesłać też tą prezentację, a także inne materiały, linki do artykułów, które wyjaśnią szerzej to zagadnienie. Ten webinar też jest nagrywany, więc też zostanie udostępniony na pewno przez brokera Tikmil, zapewne na kanale jego na YouTubie, będzie prawdopodobnie też na naszej stronie Forex Lab, więc nie można sobie to tworzyć ponownie. No i tak, oczywiście zapraszam na sesję live tradingową, to poprowadzi właśnie Piotr Wilczyński już w czwartek, czyli za 2 dni. Będzie to o 9 rano. Będzie trwała 1,5 godziny, więc trzeba sobie zarezerwować chwilę czasu. Tam już nie będzie sesji pytań, więc wszystko będzie wyjaśnione na bieżąco. I no, Piotr na pewno pokaże Wam parę ciekawych zagrań. Tak jak mówię, będzie wszystko rozgrywane na koncie rzeczywistym z kapitałem bodajże 10 tysięcy, więc nie będzie tutaj żadnej ściemy. Dobrze, w takim razie nie przedłużając. Dziękuję Wam dzisiaj za poświęcony czas, za uwagę. Zapraszam na sesję Piotra. No i do zobaczenia także za tydzień, we wtorek, w kolejnym cyklu webinariów poświęconych podstawom rynku Forex. Dziękuję, dobrej nocy.